Przyjaciele, ja dzisiaj trochę nawiążę do tego, co przed chwilą mówił mój Artur. Zastanawiałem się, czy znowu nie zabierze tematu. Ale nie, częściowo te rzeczy są jak najbardziej spójne, co chcę powiedzieć dzisiaj do was. Chcę nawiązać do cyklu, który jest. Cyklu, który mówi, co masz. I to, co przygotowałem dzisiaj, zatytułowałem Święty Gen Tworzenia. Natomiast nie chcę mówić dzisiaj o teologii. W ogóle nie chcę mówić na temat rzeczy, które powtarzane są od wielu lat, szczególnie w tym Kościele. My doskonale wiemy, że Bóg jest Twórcą. Wiemy, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Wiemy, że Bóg Twórca mieszka w nas. Tylko kiedy zaczynam rozmawiać z ludźmi, czy w Kościele, czy w ogóle w szeroko rozumianym Kościele, to okazuje się, że przełożenie tego, że Bóg Twórca jest z nami zjednoczony i mieszka w nas, ma się często nijak do rzeczywistości życia tego człowieka. Jest to jakaś teologia, która jest teologią zewnętrzną. Jest to jakaś wiedza, jednak na poziomie takiego codziennego życia ona często nie usługuje człowiekowi. I teraz, jeśli człowiek jest pełen bałwanów albo pełen lęków, to nawet świadectwo, które jest świadectwem działania Bożego, jest w stanie przyjąć nieopatrznie, bo będzie przyjmował je przez pryzmat tych lęków albo przez pryzmat tych bałwanów. I wiecie, ja w swoim życiu słyszałem wiele świadectw i rozmawiałem z ludźmi o wielu świadectwach, jeśli chodzi na przykład o tworzenie. Jednym z takich flagowych świadectw jest świadectwo człowieka, który stworzył KFC. I teraz ludzie słuchają tego świadectwa, często zachwycają się, postrzegają to KFC przez pryzmat dzisiaj organizacji, która jest, i zaczynają to rozumieć w taki sposób, że jednego dnia pyk, powstało gdzieś tam wielkie KFC, teraz gdzieś tam kolejna. Nie będę tu mówił dalej na ten temat, bo chcę to rozłożyć dzisiaj na czynniki pierwsze, bo tak jak powiedziałem, uważam, że jest wiele niezrozumienia. Mi bardzo zależy na tym, żeby to, że Bóg jest Twórcą i że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem Twórcą i ten Bóg Twórca mieszka w nas, żeby było mega praktyczne w życiu każdego człowieka narodzonego z Bożego Ducha, tak? Najpierw chcę wyjść do tego, co mówiłem też ostatnio, nie wiem, 10-2 tygodnie temu w Kościele, ale coś, co mi gdzieś tam głęboko przeszywa, bo ja sobie z tym tematem chodzenia, tematem tworzenia chodzę. Od jakiegoś czasu chodzę sobie, modlę się, poszerzam swoje rozumienie w zakresie tego tematu. I naprawdę, jeśli nie tworzysz, jeśli jesteś narodzony z Bożego Ducha, a nie tworzysz dzisiaj, to się cofasz. A jeśli się cofasz, to giniesz. I wiele osób w takim codziennym życiu, właśnie między innymi dlatego, że jest wiele niezrozumienia w temacie samego tworzenia, tak naprawdę myśli, że to tworzenie to jest jakieś takie uprawnienie na szóstkę, że mam piątkę, to jak chcę mieć szóstkę. Jeśli chcesz być człowiekiem wpływu, jeśli chcesz żyć zwycięskim życiem, ty musisz tworzyć. I dzisiaj będę chciał trochę otworzyć ten temat, na czym ta twórczość polega. Bo to nie jest tylko i wyłącznie tworzenie wielkiego KFC. To jest w ogóle otwarcie się na twórczość, bo Duch Boży to twórczy duch. Twórczy duch, który jest na... Dlatego powiedziałem, że nawiążę do tego, co powiedział Artur, bo w każdym miejscu, w którym człowiek się znajduje, ten twórczy duch jest w nim. Zacznę jednak od przeczytania fragmentu sporego, żeby nikt tam nie zarzucał, że Biblii w Kościele nie czytamy. Fragment, który wszyscy znają doskonale, ale będę chciał dzisiaj trochę na nim się oprzeć, ale przeczytam go dłuższą część, natomiast będę akcentował rzeczy, które chcę podkreślić. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, już abstrahując jakby od tłumaczenia, a ziemia stała się
pustkowiem i chaosem, ciemność była nad panią, a duch Boży unosił się nad powierzchniami budu. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem, od wód nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem i nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morze. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech zazieleni się ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzaju jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień trzeci. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światła na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem rzekł Bóg, niech zarobią się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzy Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zarobiły się wody według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo szkielate według rodzajów jego. I widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im mówiąc, rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień piąty. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzaju. I tak się stało. Za chwilę kończę. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzaju ich i bydło według rodzaju jego i wszelkie płazy ziemne według rodzaju ich i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny i tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Celowo przeczytałem ten duży fragment. Będę do niego jeszcze dzisiaj wracał. To jest fragment, który z pozoru wszyscy znają. Ludzie jak sięgają do Biblii, to albo zaczynają od Ewangelii Mateusza, albo od Ewangelii Jana, albo od Księgi Rodzaju. Natomiast nie zawsze koncentrują się też na tym, co można z tego wyczytać. Co było zamysłem Bożym w tej historii? Bóg chciał stworzyć istotę na swój obraz. Bóg chciał stworzyć pierwszego Adama i stworzyć wokół niego warunki do prawidłowego wzrostu i warunki do prawidłowego rozwoju. Bóg chciał stworzyć temu Adamowi środowisko też, tak? Czy Bóg stworzył wszystko naraz? Nie. Dlaczego? No przecież jest Bogiem. I wiele osób mówi KFC. Dlaczego?
Dlaczego to jest wyraźnie opisane, to stworzenie, ono... Przecież to Bóg! Zobaczcie, jak wiele jest niezrozumienia i to myślenie jest ukryte, gdzieś tam podprogowo często przekazywane, tak? Nie stryknął palcami i nie powstało wszystko w jednej sekundzie. Nie było tak. Prawda? Nie było tak. Zobaczcie. Werset 9-10. Kiedy Bóg stwierdził, że to, co stworzył, jest dobre, po tym, jak to stworzył. Po tym, jak to stworzył, za każdym razem, jeśli przeczytacie szczegółowo ten werset, zobaczycie, że stwierdził, że to jest dobre. Nie wcześniej. Kiedy Bóg nazywał rzeczy? Ja wam to wszystko później pokażę. Kiedy Bóg nazywał rzeczy? Po tym, jak je stworzył. Czy KFC powstało w jeden dzień? Nie powstało w jeden dzień. Bóg jest Bogiem odcinków. Bóg jest Bogiem etapów. On jest drogą. Drogą, też w takim rozumieniu. Bóg odcinków, etapów. Tak tworzył ziemię. Tak tworzył pierwszego człowieka. Tak tworzy. I taki Bóg mieszka w nas. Z takim Bogiem jesteśmy zjednoczeni. Teraz zobaczcie. Bóg jest alfa i omega. Jest początkiem i końcem. Jak połączymy teraz to wszystko razem, czyli Bóg jest początkiem, jest drogą i jest końcem. Jest całością. I teraz, tak jak powiedziałem, wielu ludzi żyje tak, że twórczość rozumieją w taki sposób. Okej. Okay. W kościele tam było na temat twórczości, spoko. Ja chcę tworzyć, wierzę w to, że generalnie tworzę, więc przed snem pomodlę się. Panie Jezu, dziękuję Ci za tą stację benzynową, którą mam. Ty wiesz, ja zawsze marzyłem o tej stacji benzynowej. Generalnie dziękuję Ci, że ją mam. Budzę się rano, przez okno. Stoi, wybudowana, powstała. Czy nawet obok mojego bloku jest wielka stacja benzynowa, a tutaj na szafce nocnej albo na piureczku jest akt notarialny, że jestem właścicielem? Jest. Są kluczyki do Ferrari, żeby mógł przetestować to paliwo? Nie, nie działa. Nie działa. Bóg nie jest twórcą. Nie działa. Nie mam. Także pomodliłem się. O stację paliw. Tak jak w kościele mówili. Nie mam stacji paliw. Nie wyrosło tutaj. I w związku z tym wielu ludzi tak naprawdę nic nie robi. Bo mówi później, to nie działa. Wierzyłem. Modliłem się. A jak nie mam KFC, jak nie miałem, tak nie mam. Jak nie miałem stacji benzynowej, tak nie mam. Jak nie miałem Ferrari, tak nie mam. Nie działa to. Nie działa. Bóg nie działa. Wiecie, to wszystko jest mrzonka. Właśnie tego rodzaju oczekiwania, takie postrzeganie tworzenia, to jest mrzonka, to jest wymysł religii. Religii, która opisuje Boga jako takiego z jednej strony wspaniałego, ale tak niedostępnego. On by ci mógł stryknąć tym paluszkiem i mógł być zrobić, ale to jest ten zewnętrzny, generalnie Bóg gdzieś tam daleko, a ty, mały żuczek tutaj na ziemi, wiesz, nic nie możesz. Nie masz stacji. Nie masz KFC. I teraz bardzo ważna rzecz. To ty masz być twórcą. Ty i ja. Każdy z nas ma być twórcą. I każdy z nas ma tworzyć etapy. Etapy mamy tworzyć. Etapy. Będę miał, jak skończę, będę miał do was prośbę. Jeśli poważnie traktujecie słowo i naprawdę chcecie praktycznie do tego podejść, mam prośbę, żeby osoby, które, do tych osób, które z tą twórczością do tej pory miały problem, przeczytaj, proszę cię, jeszcze raz pierwszą księgę rodzaju dzisiaj przed snem. Przeczytaj to. I zacznij w ogóle się modlić i wołać do Boga. Co to oznacza w twoim życiu, zgodnie z twoimi pragnieniami? O co chodzi z tymi etapami? Bo często jest tak, że stoisz w jakimś miejscu, widzisz, coś się zarysowuje tam gdzieś daleko, z końcówki, niewyraźne czy nieostre, tak?
ale stoisz i czekasz, że jutro to coś do ciebie przyjdzie. Że przydarzy mi się KFC, przydarzy mi się stacja benzynowa, wyrośnie obok, dostanę. Przecież Bóg mnie kocha generalnie. Kocha mnie, więc na tej szafce będą klucze i będzie tam, nie wiem, 40 osób pracujących, wszystko będzie szło. To mrzonka wszystko jest. To tak nie działa. Tak naprawdę, jak rozłożysz na czynniki pierwsze, to zobaczysz, że jeśli tak patrzysz, to wcale nie chcesz tworzyć. Chcesz dostać jakiegoś gotówca. Nie chcesz tworzyć. Nie chcesz. Nie chcesz generalnie. Podoba ci się, jak czytasz o Bogu, że to jest wielki twórca, jak pięknie tworzył, tak? Ale teraz daj. Nie będę tworzyć. Daj. Nie będę tworzyć. Teraz. Więc mam prośbę. Kto potrzebuje, zróbcie tak. Przeczytajcie to, pomódlcie się, to niech będzie ostatnia czynność przed snem Wasza dzisiaj. Nie włączajcie już po tym Facebooka. Ostatnia rzecz, jeśli Wam na tym zależy, żebyście zobaczyli swoje pragnienia w etapach, żeby coś się zaczęło klarować. Jak tworzymy? Pierwszy etap w ogóle, uważam, że kluczowy do tego, żeby dobrze to rozumieć i się w tym poruszać, to jest definiowanie siebie. To są te pytania, które często też one się przewijają. Często o tym mówimy. Ale to jest istotne, bo bez tego ciężko jest precyzyjnie widzieć. Czyli tak, pierwsze pytanie. Co mam? Co ja mam? Nie, co widziałem dzisiaj kogoś tańczącego na uwielbieniu, co on tam ma. Nie, co ja mam? Co ja mam, tak? Nie będę się na tym długo zatrzymywał. Kim jestem w Królestwie? Kim ja jestem? Już nie przez pryzmat ambicji, odrzucenia, żeby coś znaczyć, tak? Nie, realnie kim jestem? Żeby zdefiniować siebie i być w tym prawdziwym i szczęśliwym. Dalej, czego ja chcę? Znowu, nie po to, żeby się komuś przypodobać, żeby ktoś mi przyprawił laurkę. Tylko czego ja chcę w ogóle? Czego chcę? Już tak bez żadnej spiny, tak sam czy sama przed sobą w ogóle, czego ja w tym moim życiu tak naprawdę chcę? Nie jak nauczyłem czy nauczyłam się odpowiadać, tylko o co mi w ogóle chodzi? Czwarte, ostatnie pytanie, jak ja chcę żyć? Jak ja chcę żyć? Nie, jakie znam inne modele, kto osiągnął jakiś tam sukces, czy nie, tylko jak ja chcę żyć. Cztery spójne pytania. Co mam? Kim jestem w Królestwie? Czego chcę i jak chcę żyć? Bo teraz coś, co może w tobie powstawać, albo już powstało, bo ja mówię teraz ogólnie, ono wcale nie musi być na początku bardzo wyraźne. To nie jest też tak, że oczywiście w ponadnaturalny sposób są takie objawienia, że ludzie dostają informacje, dostają proroczy sen, wiedzą co dokładnie mają, jak zaprogramować, widzą po prostu jakiś rysunek. Tak, takie rzeczy jak najbardziej się też zdarzają. Ale w wielu przypadkach te rzeczy i częściej regułą jest, że one nie są wyraźne. One są kierunkowe. Kierunkowe na początku, tak? I teraz, jak już człowiek zadał sobie te pytania, odbiera coś kierunkowo, to no, przede wszystkim musisz uwierzyć i zgodzić się z tym, tak, że jesteś twórcą. Że ty jesteś twórcą. Bez względu na doświadczenia, bez względu na to, jak do tej pory wychodziło ci coś, jeśli się brałeś za coś, szczególnie przed nawróceniem. Tak? I teraz zaczynasz tworzyć poszczególne odcinki. I jedna bardzo ważna zasada. Dopóki nie skończysz danego odcinka, nie zapieraj się za następny, bo to niemożliwe. Twórz odcinkowo. Wracaj do Księgi Rodzaju. Patrz, jak tworzył Bóg. Stwórz odcinek. Zobacz, że on jest dobry i przechodź dalej. To jest bardzo często problem. Coś wam powiem. Jeśli masz taki problem i w ogóle to tworzenie ci nie idzie, tak? To co teraz mówię, wydaje się, że to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Te odcinki, o co chodzi. Masz ścianę w domu? Jeśli masz, weź napisz literki alfabetu. A
B, C, D, E, F, dojść do Z. Na całej ścianie. Od lewej A na prawej Z, tak? Powiedzieliśmy. Bóg jest A, bo jest alfa, jest drogą i jest Z, jest omegą, tak? I to jest twoja mapa. Twoja mapa. Żebyś mógł w taki bardzo, czy mogła namacalny sposób zrozumieć konieczność przejścia odcinka. Jak popatrzysz na tą ścianę i uświadomisz sobie, że jesteś w punkcie A, coś zaczynasz widzieć, coś zaczynasz rozumieć nieostro, ale gdzieś tam jesteś w stanie zdefiniować swoje Z, bo odpowiedziałeś, czy odpowiedziałaś na swoje pytania, które wcześniej zadałem, wiesz, kim jesteś, wiesz, kim chcesz żyć, to zrozumiesz, że nie jesteś w stanie przejść z A do Z, pomijając B, C, D, E, F i tak dalej. Nie jesteś w stanie. To jest niemożliwe. To nie chodzi o to. To jest niemożliwe. Musisz przejść przez te etapy. A to jest dowód tego, co wam powiedziałem. Bóg chciał stworzyć człowieka, chciał stworzyć istotę na obraz twój. Umiejscowić go w określonym środowisku. I robił to odcinkami. Nazywał rzeczy, tworzył, widział, że były dobre, nazywał je, potem brał się za kolejne. Nie szedł kilkoma na raz. Potem. To bardzo ważne, bo wiele ludzi tak się śpieszy, że z A chce przeskoczyć do Z i nogi łamią. Bo się nie da przeskoczyć z A do Z. Trzeba przejść i to jest przez każdy odcinek. Trzeba stworzyć każdy odcinek. Stworzyć go. Stworzyć. Bo on ma określone warunki. Ja nie wiem, ile będzie trwało przejście poszczególnego odcinka, tak samo jak nie wiem, ile w Biblii trwał jeden dzień. Czytać można teologów, którzy się spierają, czy to był jeden dzień, czy to coś oznacza, co mi to obchodzi. Nie wiem. Nie wiem, ile będzie to trwało, ale jedno jest pewne, odcinek. Trzeba go zakończyć, tak? Nie da się stanąć na poziomie O, w połowie między A i B i przeskoczyć do C. Nie. Trzeba dojść do B, żeby zacząć w ogóle rozmyślać na temat C, tak? Czyli teraz ważne jest to, żeby po pierwsze być gotowym na taką drogę. Zgadzasz się z tym, że przechodzisz drogę. Nie pozwalasz sobie, żeby presja na ciebie oddziaływała. Że ci ktoś przyjdzie i mówi, o, bracie, siostro, a ty nie powinieneś tego czy tamtego, ty nie powinieneś już to czy tamtego, bo wiesz, bo tamten brat czy tamta siostra to już to czy to. Takie rzeczy będą, bo w każdym kościele jest masę ludzi niedojrzałych, którzy nawet nie rozumieją, co uwalniają czasami. Im się tak wydaje, bo tak rozumieją, tak? Natomiast ty jak zrozumiesz i będziesz gotowy na to, że żyjesz w odcinkach, tworzysz poszczególne elementy, to cię to nie dotknie w ogóle. Bo ty jesteś świadomy w ogóle swojej mapy na ścianie. Wiesz, że zaczynałeś A, wiesz, że celem jest Z. I wiesz, że idziesz. I co cię to obchodzi? Nie ścigasz się z kimś. To nie jest wyścig, to jest twoje życie. Moje, twoje życie, każdego z nas. Ja mam przejść swoją drogę z A do Z w zakresie tego, co chcę tworzyć, a ty masz przejść swoją drogę. To nie jest... To nikt się z nikim nie ściga. To trzeba zrealizować swój plan. Dlatego, że raz trzeba się być na to gotowy na tą drogę, a raz nie wycofać się w połowie. Nie wycofać się w połowie. Tak? Czyli konsekwencja i dyscyplina. Konsekwencja. Jak określasz, że idziesz, pokażę wam to później też na przykładzie swojego życia. Jak określasz, że idziesz, to idziesz. Idziesz. Dyscyplina jest mega ważna, żeby przejść te odcinki, tak? No i musisz po prostu zacząć tworzyć poszczególne etapy, nie patrząc, że inni tam już są przy Z, a ty jesteś dopiero w C. No tak, bo to twoja droga. Chcę wam coś pokazać, bo to stworzenie człowieka przez Boga to było swoistą wisienką na torcie. Fajnie jest. Anita, jest Anita. Anita, ja się nie znam na robieniu tortu.
Anita się zna na mnie dotąd. Jak postrzegamy tort, który wjeżdża piękny, czekoladowy, z wisienką, on jest taki super, ale to jest Z. I teraz Anita wie, jakie etapy muszą zostać stworzone, żeby powstał taki tort. Musi być masło, mąka, cukier i wiele, wiele innych rzeczy. Bez tego nie powstanie tort. Nie powstanie. I zobaczcie, zgadzamy się w pewnych oczywistościach, tak? Ale w rzeczach, które są dla nas wyzwaniem i możliwością, to już nie. Chcielibyśmy się obudzić, żeby tort był obok łóżka. Ale jak on ma być? Stwórz tort. Anita tworzy torty. Tworzy. Wszyscy się tym zachwycają, ale ona je tworzy. Odcinkami je tworzy. To wszystko tak w życiu wygląda. Powiem wam też jakąś swoją historię, swoje w ogóle dojrzewanie, też zapisz też takich pytań, bo my życie przeżywamy. Z końcem 2015 roku odszedłem z kancelarii, którą wcześniej współbudowałem. Praktycznie odszedłem z końcem 2016 roku, bo przez rok się umówiłem z moimi wspólnikami, że nie będę tworzył żadnych działalności konkurencyjnej. Od 2017 roku działałem jako firma konsultingowa i od początku zacząłem tworzyć w ramach tego rzeczy, których nie było. Rozwiązania na rynkach, których nie było. Niszowe, takich, których, no, jak coś tworzysz, to wiadomo, że nie ma. Więc dlatego mówię, że tworzyłem rozwiązania. Ale w pewnym momencie zdałem sobie też sprawę, że okej, ludzie kupują mnie. Ja jestem wiarygodny, ja jestem odpowiedzią na potrzebę i przez to, że ja tą usługę świadczę osobiście, to poświęca to za dużo mojego czasu. Bo ja mam, odpowiedziałem sobie na pytania i ja chcę inaczej żyć. Nikt mi nie każe. Sam odpowiadam sobie, w jaki sposób chcę żyć, czy funkcjonować. I po raz pierwszy wtedy powstała we mnie myśl, że może to, co robię dla każdej z firm, budując, tworząc jakiś produkt, czy jakieś oprogramowanie, może ja zbuduję je sam i skomercjalizuję. Natomiast kiedy sam znowu wiązałoby się z potrzebą bardzo dużego zaangażowania. Nie jestem informatykiem, nie jestem programistą, a Julian jeszcze ma za mało doświadczenia. Ale w pełni świadomie zacząłem jakby podejmować pewne decyzje. I teraz zobaczcie. Zaczyna mi się klarować w 2019 roku, pod koniec, pomysł budowania spółki sprzedającej pewne oprogramowanie, tak, które mam w swojej głowie, bo jestem twórcą. I teraz to, pierwszy etap. Tworzę wstępną koncepcję. Badam otoczenie. Ale chcę to podkreślić. Co robię? Tworzę. Tworzę koncepcję. Tworzę. To nie jest małe. Bez koncepcji nic nie powstanie. Bez koncepcji można czekać na stację benzynową, która wyrośnie pod blokiem. Ale nie wyrośnie. Tworzę. Tworzę. Jestem świadomy zjednoczenia z Bogiem. Jestem świadomy, że Bóg Twórca mieszka we mnie. Jestem świadomy, że w ogóle mogę tworzyć. Tak? Tworzę. Definiuję, co mam, czego nie mam. Tak? No bo jestem na razie sam. Więc definiuję. Muszę to zrobić. Muszę być świadomy. Tak? Dalej. Robię plan tego, co potrzebuję, bo już wiem, czego nie mam. Co robię? Tworzę plan. Tworzę. Kto się manifestuje? Bóg Twórca się manifestuje. Bóg Twórca. Tworzę. Tworzę plan. Tworzę plan. Dalej. Definiuję listę podmiotów, które, czy osób, które mogą być moimi potencjalnymi wspólnikami. Odpowiedzią na moje potrzeby i na mój plan.
tak? I co zaczynam robić? Zaczynam tworzyć relacje. Zaczynam tworzyć relacje z tymi ludźmi. Nie znałem kogoś, albo znałem go słabo i zaczynam tworzyć z nim relacje, tak? Bo ja jestem na swojej drodze od A do Z w tym temacie. Zaczynam się z nim spotykać, tak? Dalej, w dużym skrócie, tak? Bo to nie o to chodzi, ale chcę pokazać te etapy. Znajduję i wybieram wspólników. Co robimy? Tworzymy spółkę. Tworzymy, nie było jej. Tworzymy. Tworzymy więc niezbędne zaplecze i tworzymy infrastrukturę. Cały czas tworzę. To nie jest tak, że jak pomyślisz o oprogramowaniu na przykład, to drugiego dnia stworzysz oprogramowanie. W którymś momencie ono się pojawi. Jak stworzyliśmy infrastrukturę, stworzyliśmy koncepcję produktu i biznesplan. Większość rzeczy miałem w głowie, ale to był ten moment, w którym doszliśmy do tego odcinka, na którym te rzeczy mogą w ogóle zagrać. Bo co ja wcześniej wiem? Modlił się, żeby rano się obudziło u mnie 4 programistów? Przecież ja mogę stworzyć warunki do tego. I dalej stworzyliśmy produkt, tak? Czyli co? Stworzyliśmy, zaczęliśmy budować go fizycznie i po drodze, tworząc różne rozwiązania na nieprzewidziane sytuacje, które gdzieś tam na poszczególnych etapach w odcinkach pojawiają, więc na bieżąco tworzysz coś, tworzysz, tak? Bo jesteś niżej, nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, widzisz nieostro, wchodzisz na dany etap, okazuje się, że jest więcej rzeczy, na bieżąco tworzysz, cały czas coś tworzysz, jakieś rozwiązania. Później tworzysz, tak, marketing, sprzedaż, tak? No i wchodzisz na rynek, tak? I tworzysz kolejne etapy. I tak jest z wszystkim. Większość ludzi uznaje te rzeczy za małe. Małe. Ja też bym tak chciał. On ma wielką firmę, ten ma wielką firmę, ja też chcę wielką firmę, Boże, ja jestem twórcą. Tworzę wielką firmę teraz, 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 nie już zostałem. Nie mam, nie działa. Nie z tej strony. Odcinki. Odcinki. Zdefiniuj A, zdefiniuj B, zdefiniuj Z. Po drodze jeszcze wielu możesz też nie widzieć, tak? To wszystko, o czym wam mówię teraz, te przykłady a propos tej spółki, to wszystko jest twórczość. To jest twórczość. Twórczość, która próbuje być pomniejszana, która, czy to nie ma znaczenia? Ma znaczenie. Bez tych etapów nie powstałby produkt. Bez tych poprzedzających. Nie ma szans. Albo powstałby produkt, który byłby słaby, krzywy, w ogóle jakiś niedożywiony, tak? Wypadł. Tworzenie tak naprawdę oznacza no, powoływanie z niebytu do bytu, tak? Nie było czegoś? Jest. No nie było, a jest. Więc wszystko, czego nie było, tak? No to tworzysz, jak jest, tak? Tworzysz. Nie umniejszaj sobie tam. Nie umniejszaj. Nie umniejszaj. Nie mów, że to jest małe. Czy daleka moja droga do mojego własnego KFC. Czy do mojej wielkiej służby. Chcę głosić na stadiona. Pół roku minęło. I nie mam otwartych drzwi na stadion. Tak? A jak nazwałeś odcinki? Przygotowałeś w ogóle je? Czy chcesz, żeby ten stadion wyrósł obok ciebie? Że ty któregoś dnia przyjdziesz, weźmiesz pocztę i wyjmiesz te skrzynki. Drogi sługo Boży, zapraszam cię jako prelegenta na tak, wielką konferencję na stadionie. Przerysowuję te rzeczy, ale celowo. Żeby pokazać jakby błędne myślenie. A w ogóle no, chcę wam też pokazać, bo to tak na przykład wiele się tak mówi, że to się tam modli przez cały dzień, co to znaczy modlić, żeby stanie modlitewny. Wstaj rano. Mam cały dzień zamodowany w kalendarzu. Spotkania, czy przez Teamsa, czy przez cokolwiek wstaję. W ogóle mam się świetnie. Rozważam sobie w ogóle Boga Stwórcę. Zalewam sobie i ulicie owsiankę, tak? Rozważają sobie w ogóle Boga Stwórcę. Jestem najarany, że za chwilę siądę do laptopa i będę w ogóle tworzył. I kiedy ja siadam do tego laptopa i zaczynam wysyłać maile, to ja tworzę. Ja się modlę. Bo ja jestem skoncentrowany
skoncentrowany, skierowany na Boga, Twórcę w sobie. Ja nie robię czegoś dlatego, że ktoś mi kazał, tylko ja wiem, że jestem na jakimś odcinku w ogóle. Wiem, że Bóg Twórca manifestuje się teraz przeze mnie. Jestem w permanentnym stanie modlitewnym. Amen. Wszystko chodzi o nastawienie serca, głowy, wszystkiego, tak? Modlenie się 24 godziny na dobę to nie tylko dla osób, które są na urlopie. Nie. Nie. Bo jak jesteś świadomy w ogóle i rozważasz tego Boga Twórcę chociażby, tak? To przejdź do przodu. Nie możesz nie przejść do przodu, jeśli rozważasz Boga Twórcę w sobie. To jest niemożliwe. No tworząc, oddaję Mu chwałę, tak? No tworząc, oddaję Mu chwałę. Prezentuję światu Jego moc, potęgę i możliwości, też Jego mądrość. Powiem Wam pewne świadectwo. Ono nie dotyczy naszego życia, ale to jest coś, co mnie w ogóle ostatni Duch Święty pokazał tak... Nie rozwala. Jak budowaliśmy się dom, bardzo chcieliśmy mieć piec kaflowy. Budowaliśmy jeszcze przed nawróceniem. Szukaliśmy z Duna, z takiego prawdziwego zdarzenia, który też zbuduje piec. I w sumie poznaliśmy takiego z Duna, na Jelonkach w Warszawie. I taki człowiek, rozmawiamy z nim, nie znamy na początku, miesiąc będę stawiał wam ten piec. Do wyboru mieliśmy szybkich, sprawnych fachowców z Pobudzkiej, którzy w 3 dni będzie pan zadowolony. Nie? Tak. Dzieła tego człowieka, bo oglądaliśmy jego w domu na zdjęcia, jakoś nas tak przekonywały. Ja zrobiłem projekt tego, jak myślałem, jak jest wyglądał. On się bardzo cieszył. W ogóle nie chodziło mu z metra, że będzie trudniej, tylko mówi, cieszę się, że w ogóle zbuduję ładną rzecz. Tak? I słuchajcie, kupiliśmy kafle. Kupiliśmy nowe kafle, bo stare, już chcieliśmy stare, ale nigdzie nie było, nie mogliśmy taki znaleźć, był taki piec. I ten człowiek, zielonoświątkowiec, budował nam 1,5 miesiąca ten piec. Tym tworzeniem poczęstował nas Chrystusowością. To nie był to on. Ja w ogóle byłem tak egocentryczny w tamtym czasie, że mi guzik obchodziło. Jak usłyszałem, że on jest zielonoświątkowcem, o, to tak jak ci, co tam Bóg znałem, tak? Od Niemiec jakiś, tak? To takie ciekawe było. Ale w ogóle on nie miał szansy, by mi Ewangelię wygłosił. W biegu, cwaniaczek, wpadał tam ciągle, nie? A ten człowiek przez te 1,5 miesiąca miał taki swój rytuał. Codziennie rano jadrzono wsiadanie, bo to było dla niego ważne. Przyjeżdżał na 9:30 i on się tym delektował. On na początek rozłożył wszystkie kafle. Szlifował każde, chociaż to były nowe. On chciał, żeby one były równiutkie. Jak przyjeżdżaliśmy, on w ogóle z pasją opowiadał w ogóle o cegłach szamotowych, które on tu wmurował w ogóle i jak to w ogóle będzie działało. Ten człowiek, ja nie wiem, może jakbyśmy rozmawiali o teologii, by się okazało, że on niewiele rzeczy wie. Ale może właśnie on odkrył, że jego powołanie jest tworzyć piece kaflowe i ubogacił mnie. A co powiem za Pana? Tak. Ubogacił nas, ostatnio rozmawialiśmy o tym, a często to wspominamy, nie wiem, co nam zostawił, jakie namaszczenie w ogóle, wiecie, też w tych kaflach, ale swoją postawą ubogacił nas. Komu oddał chwałę? Dzisiaj to rozumiem, komu? Nie głosił mi Ewangelii. Nie chciałbym go słuchać, naprawdę. Ale po prostu... Przecież mieliśmy dziesiątki, jak nie setki różnych ekip na budowie. Jego pamiętam dokładnie. Jego podejście. Jego w ogóle serce, które włożył. Tak? Nie przeszkadzało mu nawet, że mówiliśmy się, że oszacował miesiąc czasu. Mówiliśmy o określoną kwotę, roku, półtora miesiąca, tak? Za te same pieniądze. Dzisiaj pamiętam go dopłacił. Wtedy mnie interesowało to, żeby skończył. Bo on miał z tego radość. Ale to jest, wiecie, ja dzisiaj patrzę na ten piec i ja wiem, że poczęstował mnie w ogóle Chrystusem w tamtym czasie. Nie możemy uważać, że takie rzeczy są małe. Właśnie, bo wtedy, kiedy, wiecie, szczególnie kiedy Kościół dojrzewa, to się wydaje, tak, no, wszystkie urzędy, 5 urzędów, to jest istotne, ale ten człowiek się rozpozna. Był pasjonatem, nie był apostołem, prorokiem, ewangelistą, tak?
był powołany do tworzenia pieców gaflowych. I zbudował nas jak mało kto. Wracając do mojej spółki, tak? Zobaczcie, bo to też chcę tu pokazać, że punktem A było określenie kierunku, tak? Czyli tego, że chcę, żeby był taki produkt, tak? Określenie w ogóle, wstępne, pierwsze myśli. Punktem Z, tak? Są wielomilionowe przychody, które ma ten produkt, ta spółka przynieść. I teraz chcę wam pokazać, że ja nie wiem, czy ona będzie, czy ja będę prowadził tą spółkę długo i ona będzie generowała przychody, czy ja ją sprzedam w którymś momencie. To, co chcę wam... Wiecie, dlaczego nie wiem i się tym nie zajmuję teraz? Bo nie doszedłem do tego odcinka. Zajmuję się odcinkami, na których jestem. To jest Z, które jest cel. Tak? Do tego chcę dojść, bo to jest jakieś narzędzie, które ma mi umożliwić życie zgodnie z czterema pytaniami, jakie postawiłem sobie, zadałem sobie wcześniej i odpowiedziami, które zadałem. Więc to jest moje Z. Ale dzisiaj koncentruję się na tych odcinkach, na których jestem. Bo nie przeskoczę do Z dzisiaj. Nie mam dzisiaj wielu milionów przychodów z tego tytułu. I nie będę o tym rozmyślał, bo to jest strata czasu. To jest strata czasu. A ludzie często wpadają w jakieś takie potępienia, bo to nie przynosi tego czy tego. Na którym odcinku jesteś? Na którym jesteś etapie? Przez pierwsze 5 czy 6 nie było jeszcze człowieka. Po kolei Bóg tworzył. Ale tak powiedziałem, jakbym nie byłbym teraz, abstrahując gdzie jestem, czy jestem w punkcie J, czy jestem w punkcie K, abstrahując od tego, tak? Nie byłbym w punkcie J czy K, gdybym nie przeszedł wszystkich poprzednich, tak? A, B, C, D, E, F, nie byłbym. Nie doszedłbym do tego miejsca. I teraz chciałbym dalej, rozmawiając dzisiaj, żebyśmy do pojęcia w ogóle tworzenia podeszli szerzej. Nie tylko przez pryzmat, właśnie jak powiedziałem na początku, takich świadectw, które często też są rozumiane nieopatrznie, nie? Że przyjdzie do mnie objawienie któregoś dnia, tak, jutro będę miał całą infrastrukturę ogromną gdzieś tam KFC. W tworzeniu nie chodzi tylko, tak, może będziesz miał objawienie, może co do tego, że będzie to KFC, znaczy nie KFC, no, ale to coś podobnego, to pytanie w ogóle, jak sobie już odpowiesz na te pytania, co w tobie w ogóle jest, jak chcesz żyć, ale nie deprecjonuj tworzenia na wcześniejszych etapach i tworzenia w ogóle mniejszych rzeczy. Bo się będziesz kręcił, czy kręciło wokół tej samej góry. Tworzymy dzisiaj. 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 Nie ma tam, żeby przejść do jutra, musisz coś stworzyć dzisiaj w tym temacie. Tworzysz dzisiaj, tworzysz tu i teraz. Tu i teraz tworzysz, tak? I teraz tworzysz z tego, co masz i z tego, gdzie jesteś. Z tego, co masz i z tego, gdzie jesteś. Nie z jakiegoś wyobrażenia. To jest to, co powiedział Artur a propos też tych więźniów. Tu, gdzie jesteś i to, co masz, czym dysponujesz. Musisz precyzyjnie odpowiedzieć, co mam i z tego miejsca tworzę. Z tego. Nie z tego, co mają inni, co mógłbym mieć, co fajnie by było, żebym miał. Z tego, co mam, tworzę. I teraz tworzysz rozwiązania na swoje problemy. Tworzysz rozwiązania. Tworzysz rozwiązania na swoje potrzeby i tworzysz rozwiązania na swoje pragnienia. Tworzysz to wszystko. Tworzysz. Tworzysz. Dam wam przykład szerszego patrzenia na tworzenie. Iza. Iza ma dar tworzenia relacji. Już kilka lat temu, jak miałem okazję bliżej z nimi też współpracować zawodowo, widać, że masz ten dar. To ty wiesz. Odkryłaś, zgodziłaś się z to. I teraz zobaczcie. Nie ma relacji, nawet jest relacja. Trzeba ją stworzyć. Można ją stworzyć. Niektóre są takie, że się nadarzą, że się przytrafią. Jak najbardziej. One takie są. Ale zamiast czekać na to, a coś się przydarzy,
i w jakiej skali się przydarzy, można stworzyć relację, prawda? Dlaczego nie patrzeć w ten sposób, że Bóg Twórca umożliwia mi stworzenie relacji? Znaczy, prosty przykład. Można żyć brzątką, tak? O, będę głosił do wszystkich polityków, tak? A można być, okej, punkt, to jest jakieś moje pragnienie. Więc teraz, nie wiem, zaczynam się kręcić wokół jakiejś partii politycznej, sejmu, czegokolwiek, jakiejś organizacji, gdzie buduję sobie mosty dojścia do polityków. Stwarzam warunki, tak? Najpierw jestem szeregowcem, tak? Kupuję długopisy i robię kawę, być może, ale za chwilę w ogóle przybijam się krok dalej. Tworzę warunki, mam jasny cel, przechodzę etapy. Inaczej może mi się przydarzy, może spotkam, bo mamy nawet w zespole takie świadectwa, że można spotkać człowieka, ale można też stworzyć okoliczności. Można stworzyć warunki do tego, tak, żeby kogoś spotkać, żeby zbudować jakąś relację. Tylko trzeba uwierzyć, że Bóg Twórca, tworzący relacje, mieszka we mnie. Nie wystraszyć się, nie zawstydzić, nie słuchać, kurczę, a co ja tam powiem, bo w tym momencie wychodzi wierzysz albo nie wierzysz. Tworzysz relacje, czy nie tworzysz relacji? Czy jesteś za mały żuczek do tego wielkiego prezydenta? To może albo objawienie jest lewe, no bo jednak, jak jesteś powołany, to jesteś wyposażony. To twórz. Twórz pomosty. I idź drogą. Odkreślaj na ścianie A, B, kolejne miejsce, gdzie przechodzisz, tak? Ona tworzy relacje. Ostatnio widzę to, tak? Bo nawet jak byliśmy w Kenii, widzę, że ma ten dar. Ma ten dar. Relacje, które tworzy, są błogosławieństwem i dla niej, i dla innych też. Dla nas też, dla mnie też. Pobłogosławiła mnie swoim darem, wielokrotnie już. Relacjami, które otworzyła, tak? Dla niej to jest lekkie, bo to jest ten dar, tak? Każdy może mieć inny dar, tak? Ale można go wszystkie wykorzystać też w kwestii tworzenia. Tworzy. Relacje. Ktoś mówi, mała rzecz. Mała rzecz? Mała rzecz. Stworzenie relacji. Mówimy o wpływie i stworzenie relacji jest małą rzeczą? Przecież później to już wystarczy tylko Ewangelię powiedzieć. Tak? A dupi się teraz. Można mówić, będę głosił tam, nie wiem, do Trumpa, Bidena, kogoś, tak? W większości to są żonki. W większości. I chcę wam też coś powiedzieć, bo jak chcemy wpływać, to my musimy tworzyć relacje. I w ogóle w zakresie tworzenia relacji musimy spojrzeć kompletnie inaczej. To jest trochę tak, że jak wy zakładaliście służbę, Artur zagadnął, to był czas, gdzie Facebook był bardzo dobrym narzędziem do pozyskiwania ludzi. Był też efekt pewnej świeżości, zupełnie inne algorytmy. Ale teraz coś powiem. Z moich znajomych, ludzi z mojego otoczenia biznesowego, zawodowego, jakiegokolwiek, ludzi, których w ten sposób gdzieś tam znam, i nie mówię tutaj o poziomie high level, tylko o bardzo różnych ludziach, tylko 10% ludzi ma konto na Facebooku i tylko nieliczni z nich mają aktywne konta na Facebooku. Dlaczego? Dlatego, że Facebook stał się pewnym świetnikiem. Ludzie przez lata zaczęli pisać, zamieszczać posty, wstałem rano, zrobiłem brązową kupę, co teraz, tak? Wiele ludzi po prostu powiedziało dosyć. Tak jak kiedyś było z naszą klasą, innymi generalnie rzeczami. Nastąpiło wyparcie, tak? I teraz to, oczywiście, jesteśmy na Facebooku, bo chcemy być wszędzie. Ja też zamieszczam rzeczy na Facebooku, zamieszczam rzeczy na YouTubie, ale mam świadomość, że wielu ludzi nie dotknę przez Facebooka. Mam świadomość, jak działają algorytmy, że to, że tam coś wrzucisz, to se tam wrzucisz, ale jak za to nie zapłacisz, bo najpierw się buduje ludzi, buduje się masę ludzi, którzy się przyzwyczajają, że jest powiedzmy taki Facebook, a później się głupie, tak? Standardowe działanie i teraz jak chcesz mieć taki sam zasięg jak kiedyś, to musisz za to zapłacić. Ale ja mówię nie o Facebooku. Ja mówię o tym, żebyśmy nie żyli w pewnej mrzące, że nasza służba polega na tym, że coś tam zrobimy, wrzucimy na YouTube'a i na Facebooka. Halo, a tworzenie relacji, a docieranie bezpośrednio do ludzi, czekamy aż przyjdą do nas jak co, jak KFC, czy jak stacja benzynowa? Czy w swoich modlitwach, w swoich kierunkach my budujemy odcinki, czy my wiemy kogo my chcemy pozyskać i co my w ten sposób robimy? Czy my to robimy? Czy przysnęliśmy trochę, że się przydarzy? Było 10 lat temu, ale teraz tak nie ma.
jest jednym elementem, wąskim elementem, wąskim, gdzie możesz trafić kogoś na Facebooku. Trzeba to robić, bo jak jest coś przetarte, to trzeba to robić. Ale jeśli chodzi mi o to, że nie można oprzeć całego wpływu i potencjału, który mamy, na YouTubie czy na Facebooku. Wielu ludzi tam nie ma. I nie będzie. Są gdzie indziej. I teraz my mamy to po pierwsze rozpoznać, bo takie też rzeczy jest perspektywa prorocza, mamy te rzeczy widzieć, tak? I mamy świadomie iść, iść, iść. Tak jak idziemy na ulicę, tak samo mamy iść w te kręgi, tak samo mamy iść, gdzie są ci ludzie, tak samo mamy tworzyć czy wykorzystywać wszelkie inne narzędzia i kanały. Bo może być tak, że jeden kanał będzie przez rok dawał ci możliwość, że bezpłatnie wpłyniesz na miliony, a później się okaże, tak, że znowu coś zostanie przycięte i koniec, i ten temat się zamknął. Niech on sobie tam pracuje, jakoś niszowo. Ale nie twórzmy teraz wyimaginowanej rzeczywistości, że w oparciu o to nie wiadomo co jak urośnie. No nie, mamy Boga twórcę w sobie. Możemy tworzyć narzędzia i możemy tworzyć relacje. Musimy się przestać bać, że tylko jak wrzucimy coś na Facebooka, to przyjdzie do nas relacja. My ją stwórzmy. Napisz na kartce ludzi, których chcesz pozyskać. I zbuduj plan od A do Z, jak chcesz ich pozyskać. Nie wiem, nie każdy, w zależności też od powołania. W ogóle, jeśli chodzi o tworzenie, tak? Nie mów, gdybym miał kasę, to bym stworzył to czy tamto. Albo gdybym ja był na jego miejscu, to bym zrobił to czy tamto. W ogóle to grzech. To jest grzech tak mówić. To nie jest rozważanie Boga Twórcy. Nie jest to rozważanie, tak? Twórz dzisiaj, zbuduj pierwszy etap, pierwszy etap, pierwszy etap. Tak określić, na kogo chcesz wpłynąć, co chcesz stworzyć, co chcesz zbudować, zbuduj to dzisiaj. Stwórz, to będzie twoje. Bóg, Twórca, zamanifestuje się przez ciebie. Zobaczcie, często jak rozmawia się z ludźmi, bezpośrednio lub w taki zawaluowany sposób, ale na temat tworzenia, to odpowiedź jest taka. Nie tworzę, bo nie jestem pewien, więc nie chcę odnieść porażki. I to jest tak czasami fajnie zapakowane, że ktoś wprost na tak, ale wiesz, tak nie tworzył, może to jeszcze nie ten czas, nie ten moment, wiesz, to nie chciał, co by się nie chciał. Nie? Teraz, jak rozłożyć to zdanie na czynniki pierwsze, co widać? Po pierwsze, niewiarę, nie jestem pewien. Oczywiście opakowano w religijny sposób gdzieś tam, ale niewiara, nie jestem pewien, że Bóg Twórca może się manifestować przeze mnie. Tak, ja wiem, na kościele też się mówi o tym generalnie, tak, że mamy dostęp do potęgi, mocy Boga, tak, ale wiesz, no ale tutaj, no ale co? Jest, czy go nie ma? Jest? Jesteś pewien, że możesz tworzyć, czy nie jesteś pewien, tak? Dwa, lęk przed porażką, który zatrzymuje ludzi, bo porażkę osiągnę, nie uda mi się, tak? Jakby to mocno porozkładać, już nie chcesz się tym zajmować, to w ogóle jest prucie na krzyż, bo to jest wywyższanie porażki i śmierci. Wywyższanie takie. Rozkładajcie takie zdania na czynniki pierwsze. Oczywiście, że lepiej jest prosto żyć z Bogiem, czy przed Bogiem generalnie i nie osiągać żadnych porażek. Oczywiście, że tak. No to proste. Oczywiście, ale jeśli się pomylisz, to życie się nie skończyło. A świat się nie zawalił. Tak jak się nie zawalił tym więźniom, którzy dostali wyroki po 200 lat, tak? Chociaż tutaj nie chodzi o wiarę, ale chodzi o samo podejście. Można coś stworzyć? Stworzyć film. I teraz jest proste pytanie, ale już nie na zasadzie takiej teologii, tylko praktyki życia, w takiej sytuacji, którą możesz sobie postawić. Czy ty w swoim życiu wierzysz właśnie w życie czy w śmierć? Czy wierzysz w zwycięstwo? Czy spodziewasz się zwycięstwa? Może tak sobie to przełóż. Czy spodziewasz się porażki? Bo mówisz, jestem wierzący, ale spodziewam się porażki. No boję się porażki, ona mnie zatrzymuje. No spodziewam się, że ją osiągnę. Musisz spokutować z takiego też myślenia. Ja naprawdę w tym temacie, słuchajcie, bardzo prostą wiarę i w ogóle nie dodaję do tego nic intelektualnego. Mogą mnie korygować teolodzy czy tam teologowie, mogą mi mówić cokolwiek. Ja naprawdę uwierzyłem prostą wiarą kiedyś, że skoro śmierć została pokonana, tak, to ja w ogóle, ja nigdy nie umrę. Ja nigdy nie umrę i nigdy ja nie będę odnosił porażki, czyli że jakby do końca tego wszystkiego, ja jestem skazany na sukces. Jestem. Jestem. I teraz, wiecie, to jest ważne, bo Julita może wam zaświadczyć. Możecie ją popytać w szczegółach.
obserwuje mnie najwięcej i najczęściej widzi, jak pracuję z domu. Jak ja reaguję, jeśli nie zamanifestuje się w danym czasie to, co ustanowiłem? Bo to jest ważne. Bo wiele osób mówi, o, to nie działa, czegoś tam nie ma, tak? Coś tworzę, coś robię, tak? I powiedzmy, w jakimś tam oczekiwanym przeze mnie czasie coś się nie zamanifestowało. Ja w ogóle, teraz już mam tak, ale ważniejsze jest to, że tak jak powiedziałem, że ja naprawdę uznałem prostą wiarą, że śmierć mnie nie dotyczy. Ludzie mówią, no tak, no ale twoje ciało, to umrze, to w ogóle nie dotyczy mnie. Ja generalnie postrzegam siebie z perspektywy ducha, nie umrę. Nie mam nic wspólnego z porażką, tak? Słuchajcie, jak wbijesz to do głowy i teraz przychodzi do ciebie w danej sytuacji jakiś brak zamanifestowania się czegoś. I teraz okoliczności, ludzie, diabeł będą ci krzyczeć w ogóle porażka, porażka, porażka. Ale ja nie mam nic wspólnego z porażką. To nie chodzi o to, że o, nie umiem przegrywać, czegoś tam i tam chodzi, o, wgryza w paznokcie, włosy nerwowo. Nie, w ogóle nie ma tego trybu. Nie ma takiego trybu w tym momencie we mnie, że w ogóle porażka, o, co teraz, kurczę, co teraz, pani w ogóle. Nie ma, ja w ogóle nie uznaję tego za koniec zagadnienia. To, że nie uznaję tego za koniec zagadnienia, to wiecie, jak to się odbywa? Ja dalej tworzę, od razu. Tworzę. Tworzę jakieś rozwiązanie, tworzę. W ogóle coś się zamanifestowało, ja w ogóle nie dopuszczam. Zobaczcie. Mieszka we mnie, powtórzę jeszcze raz. Duch Alfa, mieszka we mnie droga i mieszka we mnie duch Omega, tak? Wbiłem sobie to do głowy, mieszka we mnie. Jestem z nim zjednoczony, więc o jakiej porażce mowa? O jakiej mowa czymś, że ja nie dojdę do końca danego tematu? Jak to jest możliwe? Wyjdzie ze mnie duch Omega, zostanie tylko Alfa i droga? Mogę się tylko wycofać. Mogę tylko przestać tworzyć. Mogę tylko. Czasem, jak się człowiek z czymś pomyli, to dojdą mu trzy odcinki. Ale się nie wycofaj. Nie musisz się... No, mam taki przykład. No, w grudniu była taka sytuacja. Pięknie zaaranżowałem kwestię pewnego pośrednictwa, przetargu, kontakt z dwoma firmami. Ustanowione duże pieniądze, które mają wpłynąć z tego tytułu. Robię wszystko, co ma być, no, tak to postrzegam. Cena, którą daje oferent, który jest jak ode mnie, potrzebują otrzymać wynagrodzenie prowizyjne, jest wiele wyższa niż wszystkie dotychczasowe, więc wydaje się to bezpieczne. Aczkolwiek znajduje się jakiś szaleniec, który po prostu kupuje, bo musi kupić, bo musi wydać pieniądze. Tak? Bez końcówka roku, nie? I teraz dostaję tę informację, widzę, że cena jest wywindowana. I teraz nie ma we mnie takiej przestrzeni, że ja mam porażkę, że mi teraz w ogóle on się stał, że smutny na ten teraz. Nie ma w ogóle we mnie. Z tego miejsca, to się tworzy dalej. W ogóle uznałem, tworzę dalej, okej, gdzieś tutaj popełniłem błąd, dodajemy trzy odcinki, ale ja tu idę do zety. Nie mam takiej mentalności. To nie jest kwestia w ogóle, nie rozważam porażki. To jest jakaś droga, jakieś odcinki, które trzeba przejść, tak? Tak jak powiedziałem. Naprawdę, o to możemy sobie mówić. Ty jesteś Alfa i Omega, Ty jesteś Alfa i Omega, Ty jesteś drogą. No dobrze. To co to oznacza w Twoim życiu? Tak? No co to oznacza? U mnie oznacza to to, że jeśli określiłem jakiś ten kierunek, to dojdę do zety. Dojdę. Jak się pomylę, czasem będę musiał dołożyć kilka odcinków. Ale dojdę. Dojdę. Bo wierzę i rozważam tego Boga w sobie. Zresztą jest dzisiaj Patrycja z nami z Białegostoku. Ostatnio rozmawialiśmy, bo Tomek, który Karol Bajka projektował, to jej brat. I mówiła ostatnio, że rozmawiała z Tomkiem, że on powstał tak naprawdę, no ja użyłem tego przykładu, bo jest taki obrazowy. Tylko przez to, że się uparłem, nie? Uparłem się w wierze, ale zobaczcie, no ewidentnie tam moje pobudki były jeszcze lekko zafałszowane. Chciałem też uciec od tego, co mam, gdzieś tam się schować. Karol Bajk sam sobie tam nie jest zły, on jest po prostu obojętny. To jest pytanie, czy to był pomysł dla, gdzieś tam do mojego życia. Ale zobaczcie, nawet jeśli po ludzku osiągnąłeś porażkę, nie patrzyłem na to w garażu, na takiej zasadzie, że no i teraz jestem skazany na to żelastwo, że będzie w ogóle stało. Nie zmieni z tego, zacząłem tworzyć rozwiązania, tak?
Finalnie kawę Bajka wymieniłem na działkę Węgorzewie, finalnie działkę Węgorzewie sprzedaliśmy. Tak? Doszliśmy do, w tym temacie do jakiegoś końca. Pomyliłem się, więc było więcej odcinków i bardziej wyboista droga. Ale nie zatrzymałem się z tym zadaniem, który stał tam. Bo nie zatrzymałem się. Bo wierzę w twórczość. I tak podchodzę w każdym z tematów. Więc jeśli nie wierzysz w porażkę, czyli, no bo to też dobrze nazwę, nie spodziewasz się, tam, głęboko w swoim środku, nie spodziewasz się porażki w danym temacie, to ta porażka nie jest dla ciebie groźna i nie może być przeszkodą. Nie jest groźna i nie może być przeszkodą. Naprawdę, przyjaciele, rozważajcie Boga Twórcę w sobie w taki prosty sposób, nie tylko w zakresie ogromnych rzeczy, wielkich, takich odległych, żeby tylko to pozostało w sferze marzeń, ale zacznijmy tworzyć tą drogę do tego dojścia. Ja chciałbym naprawdę prosić was na koniec już, żebyście wrócili dzisiaj wieczorem, na świeżo. To jest moja prośba do was. Wróćcie do Księgi Rodzaju. Przeczytajcie na spokojnie przed snem te 31 wersetów. Przyjrzyjcie się przez pryzmat swoich pragnień, tego jak się definiujecie, jak się czytacie. Przyjrzyjcie się. Jeśli to jest niewyraźne, pomódlcie się, abyście widzieli precyzyjnie w tym temacie. Bo tak jak powiedziałem na początku, musimy tworzyć. Amen. Amen.